Materiał realizowany dla portalu histmag.org. Histmag.org, łączy nas historia. Agnieszka Woch, legendy nauki. Polscy naukowcy, którzy zmienili świat. Skłodowska-Curie, Banach, Malinowski. Polscy naukowcy wpłynęli na światową naukę bardziej, niż mogłoby się nam wydawać. Nie tylko Mikołaj Kopernik rozsławił Polskę za granicą. Jakie wybitne umysły wydał nasz kraj? Maria Skłodowska-Curie. Pierwsza kobieta uhonorowana Nagrodą Nobla, tytułem profesorskim we Francji i pochówkiem w Panteonie. Jeden z nielicznych naukowców dwukrotnie wyróżnionych najwyższym naukowym laurem. Prekursorka radiochemii. Jej przełomowe odkrycia zapoczątkowały m.in. nowe metody leczenia raka za pomocą promieniowania. Swoją naukową pasję przepłaciła jednak życiem. Zmarła na anemię aplastyczną, która była skutkiem wieloletniego kontaktu z promieniotwórczymi substancjami. Bronisław Malinowski. Światowej sławy antropolog, którego tezy zmieniły nasze spojrzenie na kulturę. Ojciec dziedziny zwanej antropologią kulturową. Jako pierwszy zaczął prowadzić tak zwane badania uczestniczące. Nie analizował opasłych tomów w zaciszu domowego ogniska, lecz postanowił wejść w środowisko ludzi żyjących na Wyspach Trobriandzkich. Autor książek Argonauci Zachodniego Pacyfiku oraz Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji. Jan Heweliusz. Dzięki niemu świat dowiedział się, jakie tajemnice kryje Księżyc. Jako jeden z ostatnich naukowców nie używających specjalistycznych narzędzi do obserwacji nieba, zdołał zbadać i opisać powierzchnię ziemskiego satelity, a także inne ciała niebieskie. Do XVIII wieku jego dzieło Selenografia lub Opisanie Księżyca stanowiło jedno z podstawowych źródeł wiedzy o Księżycu. Za swoje zasługi przyjęty do angielskiego Royal Society. Henryk Arctowski. Badacz, dzięki któremu Antarktyda przestała być nieznanym lądem. Wyprawa na biegun południowy pozwoliła mu na przeprowadzenie nowatorskich badań z zakresu m.in. geologii, oceanografii, meteorologii i glaciologii. Na ich podstawie opracował mapy batymeryczne tamtejszych mórz, wskazał analogię między geologiczną budową południowych Andów a pasmami na ziemi Grahama, a także stworzył teorię falowego przemieszczania się cyklonów. Wysunął pomysł stworzenia polskich stacji polarnych na Antarktydzie i Spitsbergenie, który zrealizowano połowicznie dopiero w 1976 roku. Placówka na Spitsbergenie nosi imię Polaka. Na jego cześć nazwano także wiele innych miejsc na Antarktydzie i w Arktyce. To m.in. Góra Arctowskiego i Zatoka Arctowskiego. Stefan Banach. Kto z matematyków nie słyszał o przestrzeni Banacha? Ten genialny naukowiec, członek Lwowskiej Szkoły Matematycznej, był twórcą analizy funkcjonalnej. Co ciekawe, nigdy nie ukończył studiów. Jego naukę na Politechnice Lwowskiej w 1914 roku przerwała wojna. Mimo to, bez uzyskania tytułu magistra, w 1920 roku obronił doktorat i uzyskał habilitację. Egzamin doktorski zdał nieświadomie z inicjatywy swoich kolegów po fachu. Jego przełomowe odkrycia wpłynęły na współczesny kształt matematyki, a także inne dziedziny, fizykę i nauki przyrodnicze. Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski. Ich odkrycie zelektryzowało świat nauki. Choć wcześniej podejmowano podobne próby, dopiero polskim naukowcom udało się tego dokonać. W 1883 roku skroplili oni tlen. Niedługo potem zdołali powtórzyć to osiągnięcie z azotem. Następnie podjęli się kolejnego wyzwania. Zestalili dwutlenek węgla i metanol. Ich dokonania znalazły zastosowanie najpierw w produkcji materiałów wybuchowych, a później m.in. w przemyśle petrochemicznym i rakietowym. Olszewski został nawet nominowany do Nagrody Nobla. Kazimierz Michałowski. Słynny egiptolog odpowiedzialny za stworzenie Polskiej Szkoły Archeologii Śródziemnomorskiej, która zakładała łączenie wykopalisk i konserwacji zabytków. Prowadził badania archeologiczne na Bliskim Wschodzie. Wraz ze swoim zespołem odkrył m.in. koptyjską katedrę Faras i świątynię faraona Totmesa III. Zajmował się także odkrywaniem tajemnic syryjskiej Palmiry i pozostałości po rzymskim panowaniu w Aleksandrii. Jego dokonania doprowadziły do stworzenia dziedziny zwanej nubiologią. Ignacy Domejko. Jego sława sięgała bardzo daleko, bo aż do Chile. Wieści o naukowych osiągnięciach badacza dotarły do tamtejszego rządu, który złożył mu propozycję nie do odrzucenia. Naukowiec miał kierować katedrą chemii w Siquimbo i wspierać kraj w rozwoju. Młode państwo chciało oprzeć swoją gospodarkę na górnictwie. Właśnie Domejce jego władze powierzyły opracowanie planu wydobywania złóż naturalnych. Jego wkład w rozwój Chile był jednak o wiele większy. Zreformował tamtejsze szkolnictwo, opracował podstawy geologii kraju, badał kordyliery, odkrył także wiele minerałów. Jeden z nich nazwano na jego cześć Domejkitem.
Roman Ingarden, wybitny polski filozof, światowej sławy fenomenolog, uczeń Edmunda Husserla, z którego poglądami polemizował. Jego Spór o istnienie świata, fundamentalna praca fenomenologii realistycznej, stał się inspiracją dla wielu polskich i zagranicznych myślicieli. Zajmował się także teorią dzieła literackiego. Był bardzo płodnym twórcą. Jego dzieła filozoficzne mieszczą się w 16 tomach. Ludwik Zamenhof, twórca języka Esperanto. Wychowany w wielonarodowościowym Białymstoku, uważał, że źródłem konfliktów między nacjami jest wielość języków, a co za tym idzie, niezdolność porozumiewania się. Pierwszy podręcznik uniwersalnego języka o nazwie Język międzynarodowy, przedmowa i podręcznik kompletny opublikował pod pseudonimem Doktora Esperanto, czyli Doktor mający nadzieję. Idea zaczęła podbijać świat, a jej twórca w 1913 roku został nominowany do Nagrody Nobla. Dla portalu histmag.org czytał Jakub Jagodziński. Histmag jest medium niezależnym i potrzebuje Twojego wsparcia finansowego, aby dalej się rozwijać. Wspomóż nas swoją wpłatą. Szczegóły w opisie.